Polski prezydencki samolot uległ katastrofie pod Smoleńskiem. Wszyscy uczestnicy tego lotu zginęli. W służbie ojczyzny polskiej delegacji państwowej pośród 96 poległych ofiar byli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i jego małżonka, profesor Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Generałowie, dowódcy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Generałowie biskupi i kapelani Wojska Polskiego. Ministrowie, urzędnicy, osoby towarzyszące. Wśród nich mój mąż Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Załoga samolotu i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Pomódlmy się wspólnie, aby rząd naczelników Smoleńska, Katynia, Golgoty Wschodu i grudnia 1981 ukrzyżowany i miłosierny Jezus Chrystus powtórzył słowa skierowane do dobrego Łotra. Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w kraju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przychódź Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas za pokuszenie, a nas złap nas złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie, racz być Panie, a światło święty wystawi na niebie i świecie. Thank you.
Część pierwsza. Zbrodnia katyńska. To było 70 lat temu. Zabijano ich wcześniej skierowanym strzałem w tych głowy. Tak do krwi było mało. Później ciągle z orłami na guzikach mundurów kładziono w głębokich dołach. Tu w Katyniu takich śmierci było 4400. W Katyniu, w Charkowie, Twerze, w Kijowie, w Chersonie, w Mińsku. Razem 21768. Zamordowani to obywatele Polski, ludzie różnych wyznań i różnych zawodów, wojskowi, policjanci, cywile. Są wśród nich generałowie i zwykli policjanci, profesorowie i miejscy nauczyciele. Są wojskowi kapelani różnych wyznań, kapelani katolicy, naczelny rabin Wojska Polskiego, naczelny kapelan grecko-katolicki i naczelny kapelan prawosławny. Wszystkie te zbrodnie popełnione w kilku miejscach nazywamy symbolicznie zbrodnią katyńską. Łączy je obywatelstwo ofiar i ta sama decyzja tych samych sprawców. Skrępowane.
Wojska.